Dzień dobry, Kubuś. Dobry, Mario Jak ty? Lorenz. A co ty dzisiaj taki rozebrany? Jestem przygotowany do wyjściowego tutaj niemalże uruchomienia silnika na Nie zimno pistoletku. ci? Nie. A to cała w kurtce. Nie, bo dzisiaj będziemy mieć za zadanie, będziemy musieli te dwie śrubki przykręcić, ja już się nagrzewam. Będziemy mieli dwie śrubki w silniku z Dobra, naszej w ogóle Audi S3. może najpierw zacznijmy, jaki samochód dzisiaj ruszamy. Mieliśmy robić Subaru, ale nie ma za bardzo A Subaru miejsca, nie było może jak co ruszyć, miejsce na to więc się jest. gdzie? No tamta Tak, niebieska to tak, będzie do tak. wyjazdu. No to jeszcze nie jest do wyjazdu. No. To To mamy dzisiaj zrobimy. sobotkę, mamy dzień do naszego samochodziku. On tu biedny już raz trzeci miesiąc stoi na podnośniku, taki nieruszany, rozbebrany i tak dalej. To w zasadzie twoja jest trójeczka. Na ciebie została sprowadzona. Jesteś jej właścicielką i ostatnio dostałeś za nią mandat z października za kijowe To parkowanie. ty, że się tak parkował słabo, a No nie ja. wiadomo, A wiadomo. ja jestem dobra, że wzięłam to na klatę. Bez punktów może się obejdzie. No nic, i to mamy od niej serducho. O tym silniku bardzo dużo było opowiadać. Będę musiał tutaj znaleźć jakieś nagrania. Może Michał coś nagrywał, może jakieś tam zdjęcia robił. Na pewno robił. Generalnie co my tutaj mamy? Mamy kute korbowody FC Performance, takie fajne, lekkie. Tłoki są te, co ona miała. Pierścienie są nowe, wiadomo, wsadzone. Jest zmieniony całkowicie układ smarowania tego silnika, bo on jest fabrycznie bardzo zły. Bo on ma pompę taką z balansami, z dwoma wałkami, i tam się coś psuje, i jest tutaj zrobione coś, co się zupełnie nie psuje. Czyli z 1.8 turbo mamy cały układ smarowania tego silnika. I co bym chciał jeszcze więcej powiedzieć? No, wymieniony wiadomo, jest rozrząd na pasku, pompa wody, te łańcuszki takie, co są tutaj, co trzymają te wałki razem. No, świece, tam cewki, to tam zawsze, to wcześniej mieliśmy nowe, teraz założyliśmy bardziej nowe, żeby były czyste. Odma już wcześniej była wymiana. O, tutaj mamy wtryski takie regenerowane, te nasze, bo pamiętam, że. Zdaje się ten, to był numer 2. Nie, rozumiem tak, tu się zaczyna, to jest numer 2. On miał chyba 6% inną wydajność jak pozostałe wtryskiwacze, więc ten wtrysk był. Znaczy, no wszystkie wtryski były tam, kurde, robione, sprawdzane na maszynie naszego kolegi Jezuska od wtrysków. No i po całych tych czyszczeniach, robotach, to tak, te trzy są idealne. Ten ma chyba tylko 3% jest różnicy od pozostałych. Generalnie, i tu mamy turbosprężarkę, to jest taka No najfajniejsza tak, rzecz. rzecz najważniejsza, Ta, turbosprężara. turbosprężarka. No to czas na S3. Miś już silnik zrobił, teraz my robimy swoje. Nowy kompresor klimatyzacji, bo miałem uszkodzone, było to koło. Mówię, że tam chuj nowy się weźmie. Regeneracja droższa jak fabrycznie nowy. Paseczki, dobra, chujeczki, mujeczki. Sprzęgło jest Sach z Performance. Koło zamachowe jest jednomasowe. To są stare rzeczy, leżą od niej. Teraz bawię się z turbosprężarką, jest to hybryda. Wierzchliwość jest tam oryginalna, no wirnik wydechowy jest duży, taki jak lubię. Napiszę SMS. O! Dużo, dużo, duży jest koło kompresji. Też jest duże, duże, duże. Obudowa jest w ogóle zmieniona z zimnej strony. I teraz tu kombinuję z kolankami, sobie oznaczyłem. Czechę do spawacza, a nim pojadę do spawacza, to trzeba rozciągnąć tutaj troszeczkę tego, tamtego. Żeby paska była taka jak tu. Tą rurę fabryczną też musiałem skrócić, bo była taka dotąd. No ogólnie się robi tutaj ciasno, ale będzie. O tak będzie. O kompresji takie widać, kosmiczne, wielkie jak skurwysyn. Dobra, lecę do Tomka z tym. Jesteśmy u Tomiego TDI. Tomi TDI, już maszynę schował. Nie Pierwszą ma, część mam mówię, zrobioną. zwalnia, Dobra, kurde. maszynę zasłania, maszyny nie ma, ale pokażę efekt. Już mamy run zrobione, że nam wąż nie spadał. To jest, nie odtłuszczałem tego, ale bo nie chciałem, że znaczki mi się starły. Tu jeden jest tu, drugi jest tu. To wkręcimy sobie na spokojnie. Strasznie to się kurwa nagrzewa, że ja tutaj trzymam. Z nierdzewki by się tylko tu nagrzało. Aluminium się wszędzie nagrza, więc potrzymam tak długo, jak będę mógł. Jak będzie coś złego, to znaczy, że ja spierdoliłem, mój kolego. O kurwa, dobra. Się akurat zrobiło jebane ciepłe. Elegancko wszędzie przylega. Tak jak chciałem jest. Dobra, połapane obustronnie. Tomek już napierdoli, a ja zobaczę, co u niego się tu dzieje. Same diesle widzę. Diesle, diesle. O, jakie bajery termiczne, osłonki, interkulerki. Gaz? Ty, to nie jest diesel. Nie, to jest afidyn. To ty benzyniaki też robisz. O, ty zdrajco. Się już żegnamy i oto taką piękną część mamy, tu pospawane, to jest to. Tomku, bardzo dziękuję, lecę składać. Tuszczone, odtuszczone, posmarowane silikonikiem. Tu sobie zaznaczyłem, gdzie będę musiał troszeczkę sobie podciąć ten elemencik. Sklejamy, skręcamy turbo, później turbo na stół. Montujemy aktuator.
No to KZL 464 Mega Ultra Turbo hybryda już jest na swoim miejscu. Mam nadzieję, że 400 plus wypierdoli mocy. Duży wirnik, duże koło kompresji i tak dużo, dużo większe, ponad pół centymetra. To samocowanie fajne zrobię na aktuator. Znaczy na N75 będzie tak przykręcany. Tego węża dam dłuższego, wejdzie tutaj. Tutaj muszę wymyślić jeszcze jakąś rurę doletową. Tutaj już węże będę musiał poprzeginać, żeby mi tam wchodziło, żeby mi to pasowało. A reszta powinna pasować w miarę. A tą śrubę zamienię na bardziej nissanową, żeby na klucza dziesiątkę było. Żebym tutaj sobie łatwo mógł dokręcić. Nie będzie tej śruby jednak, bo tym przewodzie mi tu ładnie wszystko pasowało. Muszę kurde w tą stronę mieć przechylonego. Nie będę chciał tutaj nic zgiąć. Spływ pasuje bardzo ładnie, ale najpierw muszę spływ przekręcić, czyli tak sobie muszę to zrobić, dobra. Patencik, dwie uszczeleczki zawsze tutaj dajemy na spływ oleju z turbo, żeby to nie kapało. Wężyki poogarnięte, tutaj jestem z tego dumny, szlifieleczko naciąłem, żadnej ryski nie zrobiłem. O, to zakutego węża wypierdoliłem stąd. Panko sobie robię do aktuatorka. A takie mocowanie sobie wymyśliłem z prostych kątowników. No musi mi to kolega tutaj spawnąć. I tyle, to z tym nie musi być spawane, to będzie odkręcane. Czy te dwie śrubki będę sobie odkręcał, będę sobie tą konstrukcję moją misterną wyrzucał. Ale to fajnie ciągnę, idzie idealnie na wprost. Rura wodna mi wszystko pasuje, tu mam kolanko wygięte. Jeszcze mocowanie jakieś na N75 zrobić i sprawa turbo ogarnięta. Idzie do berkucika na spawanko. O kurde, jaką wąską rurę ma pastuszek. Już któryś raz to już opowiadam, ale generalnie tak. Mamy bardzo duży, fajny wirnik wydechowy, prawie 50 mm ma średnicy. Koło kompresji, czyli ta zimna strona, też ma prawie 50 mm średnicy. Kolega do nas przyszedł, berkucik, ja takie klocki brzydkie pociąłem, podoginałem, pogwintowałem i taką konstrukcję mamy, która to trzyma, jest odpowiednio naciągnięte. Ja to zaraz rozkręcę na klej do gwintów, jeszcze wkręcę, ale na razie chciałbym zalać oliwę i zobaczyć, jakie to ma ciśnienie oleju. No. I za to się biorę, ale nim się za to wezmę, jeszcze mi zostało tutaj spływ. Jak sprawdzisz ciśnienie oleju? Manometrem, wsadzam manometr w miejsce czujnika ciśnienia oleju i będę kręcił rozrusznikiem, aż złapię to ciśnienie oleju. To nim to zrobię, to muszę zobaczyć, czy mam spływ dokręcony. Przy każdym silniku, jak składasz, tak sprawdzasz? Nie, Michał mnie tego nauczył. Okay. Bo zetki mają, wiesz, zapalasz zetkę, to masz zegar fabrycznie wbudowany. A tutaj mamy silnik jeszcze poza samochodem. No i chciałem nabić no mi to ciśnienie oleju. Czy jak poza samochodem? Nie, nie. A Michał tego nauczyłem, bo też mam takie przykładki, gdy, no nie wiem, jakieś samochody takie, nie 3-4-letnie sprowadzone z Ameryki i tam mają uszkodzoną miskę olejową, w Polsce wymienią tą miskę olejową, ale i silnik dalej nie ma ciśnienia oleju, więc jak klientowi taki silnik się przygotowuje, to tak jak tutaj zaraz będziemy robili na stole, sprawdza się ciśnienie oleju, czy on ma. No kotek, to ja tak, wyciągnę tutaj zatyczkę analną, czyli taką tą, widzisz, gumową. O kurde, siedzi. Tam oleju nie ma, w nim mam nadzieję. Nie, nie zalewaliśmy. A biedny Szymik się go z pół roku temu nam złożył. To jest takie brzydkie wobec Michała, no, że teraz to odpalić, wsadzić, to tak nie ma czasu, nie ma czasu, nie ma czasu. No Michał w międzyczasie chyba 20 silników na nas zbudował już. Ach. Tu chodzę, zwiedzam, oderwę cię od roboty, ile ty tutaj masz sprzętu. A co do Subaryczka? Do Subaryczka. Masz tyle? No, bo to jest jedna turbinka, tam jest druga turbinka i tam jakieś części od głowicy są i jakieś tam wał od zetki i jakieś kolektory tam od zetki, no tam troszkę rzeczy jest. Kotku tak minie, tutaj mamy duży problem. Zaraz zobaczę, co uda mi się zrobić, bo tutaj mam spływy inne takie, z nowszego typu, a to jest starszego typu. Nie wiem, czy nie zdrutować, kurde, na silikon to złożyć. Później przy wymianie oleju w tym silniku najwyżej, jak będę spuszczał olej, bo to będę co chwilę spuszczał olej, to sobie zmienię to na oryginalną uszczelkę, a teraz na potrzeby naszego dzisiejszego testu założę po prostu to na starej uszczelce, ale pamiętajmy, że ją musimy wymienić. No czyszczę dobra. Jedną, drugą powierzchnię i zalewamy olej i sprawdzamy to ciśnienie oleju, jakie on będzie miał. Okay. Także szyłem, starą uszczelkę tutaj założyłem. Pamiętajcie, nie naśladujcie tego. Tak, tak, tak. Może zamówię tą uszczelkę razem z oryginalnymi śrubami, bo tak te śruby nissanowe troszeczkę rażą. Dobra, no i tak. Jeszcze muszę sprawdzić, czy to jest dokręcone, bo jak się okaże, że jak wlejemy olej, że nam nic nie nakapało. Chyba jest niedokręcone. Dobra, tam jest chyba 18. A, nie spadaj. Dobra, muszę to jeszcze dokręcić i lejemy olej. Wziąłem 19. Muszę sobie silnik trzymać, żeby się na tamtą stronę nie spierniczył. O, dokręcone było. Czyli git. Niepotrzebny alarm. Dobra. Zawsze lepiej sprawdzić niż później sprzątać. Castrol. Do you recommend that? Dobra, lejemy. Ale inny olej lejemy. No ja to z beczuszki mam taki. A jaki olej lejesz? Motor.
Nie no, nie pytam się o markę, tylko o lepkość. 5W40. O, jak ładnie powiedziałaś o lepkość, bo tam można o gęstość powiedzieć i wszystko. I dajemy piąteczkę. A chciałem powiedzieć tutaj, jak jest teraz, nie ma tego wałku balansowego w misce olejowej, to do takiego silnika podejrzewam, że jakieś 5,5 na 6 litrów oleju będzie wchodziło. No dobra. Dobra, sobie tak robię porządki tutaj w garażu, bo mi się to starzeje, mam pootwierane, to już jest z 2 lata otwarte. A to i tak będzie tylko na pierwsze odpalenie i na spuszczenie, że to sobie pochodzi o tam z pół godzinki. Więc mamy tak, 0W20. Z litra będzie? 1,5 litra, dobra. Zalejemy z piątkę, piątka wystarczy. To mamy, hop. Kolor ma to normalny? Normalny, bo czasami mają jakieś takie bardziej zielone są te oleje, takie, co mają małą lepkość. A zobacz, na garażu mamy tutaj no, tak dosyć ciepło, rzeźko, albo rzeźko bym powiedział, około 10 stopni. A taka 0W20 się zachowuje jak Coca-Cola. Czy będzie dobra penetracja i szybko wszędzie. Nie leje się. O właśnie, obserwuj tam kotku. No, widzisz. To jest taki najrzadszy, najbardziej penetrujący wszystko. Tu mamy trochę tego. Później będziemy mieć, co tam, szela mamy jakieś 0W30. Ciach, czyli tu było 1,5. Tutaj mam ile? Raz, dwa, trzy. 1,5 i 3 to 4,5. No to może być, wystarczy już. Tam z litr za mało do jazdy, ale na sprawdzanie ciśnienia oleju będzie dobrze. 0W30 też jest fajna. Takie śmiutki. No. O, i zobaczymy, trochę mamy jeszcze 5W40 tego z beczki, co zacząłem walić. To dolejemy tam tego z pół litra, albo z litra. I porównamy, porównamy sobie od razu lepkości, widzisz, w warunkach garażowych. Kotko, jak ci jest zimno, znaczy, że za wolno robisz. To zawsze takie standardowe garażowe powiedzenie. Tak, tak. Dobra, tu mamy jakieś 1,7, no to z tego wlejemy tam z połówkę, a to mamy 5,40 teraz. 5,40 my ciało pieści. Też taki tam w miarę wylatuje sensownie z tego. Więc nie ma lipy. Dobrze. Kotku, wszystko wlewam, bo silnik jest zupełnie suchy, nie ma ani kropli oleju. Taka przykładowo normalna wymiana oleju to jest 5 litrów, ale zawsze pół tego litra zostaje. Jakiś wymienniku woda, olej w tych kanałach olejowych i tak dalej. Czy tam mieliśmy 4,5, to jest 1,7, czyli 6 litrów ma wlane, czyli powinien mieć idealnie full na bagnecie. A czy bagnet mamy do niego wsadzony? I trzeba zobaczyć, czy nie ma potopu pod nim. Nie ma potopu. No to siup. I teraz wiesz co, że lekko muszę... Kręciło to, albo mówimy wtryski, albo mówimy świece, ale wyjmę raczej wtryski, bo wtryski będę i tak chciał wsadzić do kolektora sącego. Co mam przygotowany, umyty. A propos kolektora sącego, wyczyściłem go i miałem pomysł, żeby usunąć te klapki, ale wydaje mi się, że te klapki, Michał mówi, że jak samochody tych klapek nie mają, mają dużo, dużo większą turbodziurę. To nie jest ponoć Subaru, w Subaru to nie wpływa na turbodziurę, a o 2T0 TFSI wpływa, więc klapki czy tam te przepustniczki w kolektorze sącym będę chciał zostawić, zwłaszcza, że one są w idealnym stanie, żadnego luzu w ogóle nic one tu nie mają. Są jak nówki, mimo że to ma 150 tysięcy przebiegów. Więc co robimy? Wyciągamy wytryski. Z tamtej strony są wytryski. Wiem. Ale ja będę tu. W takiej samej kolejności wyciągam, w takiej samej będę wkładał. Dobra, numer jeden wyjęty. Brakuje tutaj mi takich części. Tu powinien być taki pajączek dystansujący i tak dalej. Ja go nie dałem. A nie, tutaj on jest, przepraszam. To jest inny rodzaj wtryskiwacza paliwa, czyli wszystko było. O, to jest ten taki, co ma gorszą wydajność. Na cylindrze numer 2, a może go później wsadzę na cylinder numer 1 i w razie co w korek to się w softcie zrobisz. Na przykład o 1% wydłuży się czas otwarcia wtrysku na wtrysku numer 1. To będzie nasza jedyneczka. Trzeci i czwarty. O. One są jakoś podpisane? Nie, one są u mnie w głowie podpisane. Wcześniej okay. Były w takich folikach i były podpisane. A propos podpisywania, to ci pokażę, Chodku. Chodź tu do mnie. W takiej kolejności je wyciągaliśmy. To był pierwszy, to był drugi, trzeci, czwarty. A ja wtryski, jak dostaję, jak ten kolega nasz to sprawdza, z czyszczenia wtryskiwaczy.pl, to on mi robi tak. To ma wtryski z CJX-a i on mi tak to odpisuje, a później na przykład na maila wysyła, czy tam na MS-em akurat, całą charakterystykę tych wtrysków. Ale tutaj już szczeleczki już mi też powymieniał i wszystko. I tak one mi przychodzą i stąd wiem, który wtrysk jest gdzie. Jak jesteśmy przy układzie paliwowym, to tutaj jest jakaś taka śmieszna zwężka, to jest z Audi RS4, tego wolnossaka, nie wiem, to ma jakieś zaworki, nie zaworki, to się sadza w układzie paliwowym, też to będę musiał wymienić, bo nie wystarczy tylko jakieś pompy wysokiego ciśnienia wsadzić, tylko trzeba ten element też wymienić, to on jest, zdaje się, tutaj, o. Podmieniam tego na tamtego i sobie później zobaczymy, nie ma dziurki, myślałem, że ma dziurkę na wylot, ale to jednak jest jakaś kosmiczna technologia. Dobra, kręcimy. O Jezu, jak to niewygodnie będzie mi to dokręcić, bo tu musimy... Do sprawdzania ciśnienia oleju mamy. O cholera. Zobacz, taki sam gwint jest na tych. Na tym. To samo. Tylko kurde, ta główka. Myślałem, że będę kable mógł sobie kręcić. Ona jest gdzieś taka stojąca. Dramat. Muszę dokręcić, żeby to w miarę szczelne było.
Dobra. A w ogóle z takich ciekawostek, ten silnik, teraz tak go sobie poznaję, no fakt, że on był u Michała jakiś czas. On ma jeden czujnik stuku. I ma też i drugi czujnik stuku. Kurde, a silnik ma tylko 4 cylindry. Śmieszne. To Zetki mają 6 cylindrów, a mają tylko jeden czujnik stuku. A tutaj 4 i 2 czujniki. Świadczy to o przewadze dzięki technice. Nie tak? To już powiedziałem? Przewaga dzięki technice. Dobra, i bierzemy 11 i to dokręcamy. I tutaj mamy rozrusznik na wierzchu. Podajemy tu plusa, tu minusa i niech nawija. I kręci, kręci, nie odpala. No, no niestety nie odpala. Akumulatorem, ale akumulator to nie wszystko. Jeszcze potrzebujemy kabla. I do takiego szerokiego, bo że rozrusznik nie zadziałał. Potrzebuję kazwarę na tych dwóch zrobić, żeby mnie tutaj plusik zapierdzielał. No dobra, to szukamy. Kabla. To jeszcze tutaj masz za jakieś wydechy śmieszne, fajne. A, tu wydechy mamy za do tego niebieskiego. To jest taka najdroższa zetka, jaką robimy wolnosącą. Ma kuty tłok, takie śrubki ładne chromowane i tak dalej, i tak dalej. No ale przynajmniej nie jest szara, nie srebrna. Odpalę się, zobacz jak ona chodzi. Ale, aha. A ale ma seryjny wydech. No ale pewnie nie ma jakiegoś katalizatora lub czegoś. Ogłuchne czy nie? Wiedziałam, że ogłuchne. Już po prostu nastawiłam się na to ale mentalnie. To jest elegancja Francji, od razu wskazik ci się oleju mi tam czego pokazał. Czego tam nie ma? No tego co tam patrzysz, takiego ładnego srebrnego. No. Tu kolektory wydechowe takie tuningowe wsadziliśmy i troszkę trzeba było je poprzerabiać, żeby tam idealnie to wszystko było spasowane. No jak ten wydeszek? Fajny, ciekawy? Ten fajny? No posłuchaj, już niebawem. No dobra. Kupcio, garaż. Co u ciebie na kanale? Już tutaj się reklamujesz, nieładnie tak. No słuchasz na kanale Kupcio Garaż, jak to gada. No i rzeczywistość też, bo będziemy musieli jeździć, docierać tamten samochód. Zima, tył, napęd, 1000 km przed nami. Dobra, kurde. Takie trochę słabe te kabelki, ale może zadziała. Dobra, łatwiej będzie mi za to złapać. Albo za to. Nie, albo za to. Dobra, rozkmij to. Już rozkminiam. Co to za dźwięk? To dźwięk? No, stare maluchy tak chodzą. Mi to bardziej zabrzmiało jakiś mikser. Drucik jeszcze. Czy jakiś drut patenty tutaj tam, skutecznie? Tak, jeden drut. Oj! Nie, coś tutaj... się zaiskrzyło, panie. Nie zauważyłem. Aha. No to mi coś chyba nie przechodzi prądu? Watch out. Nie, kurde, coś mi nie dołącza tego. Uważaj. Nie cpyka mi ten. O, w mordę. O cholera, co się stało? Cpyk mi nie cpyka, ten siurek górny. Automacik się nie wysuwa. O. Co to znaczy? Nie wiem, że rozrusznik zepsuty? Przecież działał. No, nie chcę. Nie chcę, kurde, wysuwać mi. Muszę szukać drugiego rozrusznika. No, pięknie. Za piątki ciekaw jestem, czy pasuje, albo za czwórki. Na pewno nie. Może być. Znając twoje szczęście, to nie. No to tak jakby komputer, z którego od razu zobaczymy sobie. O! Dobrze jest, barbarko. No, uwaga. To mam na nowe do nagrywania. Więc to nie walnie. Tak. A zobacz jak panie tłoczek pompy chodzi z tej strony. Tutaj. Ja pompuję też? Jeszcze nie, no jeszcze chciałem chwilę dać. Zaraz przerwa, żeby tobie nie zbrać. W dobrą stronę kręci? W dobrą. A może na odwrót? Kabel się nagrzał, siłownik? Silnik też się nagrzał. Dobra. Walimy aż złapie ciśnienie. To ja ci powiem. Co jest? No i się zepsuje. Nie no, to już wszystko git. A, ciepło już. O, śmierdzi. Tak, musi, wiesz co, o Jezu, nagrzał mi się kabeleczek. Dałem mu jeszcze chwilę przerwy i zaraz znowu kręcimy. Jak się ładnie kręci. Tak. Wiesz co, odkręcę, zobaczysz z tego manometra, czy cieknie olej. To się długo nie łapie tego ciśnienia. Pytała się, co zrobiłem.
Akumulator. Akumulatorek świeży, wziął zaczkę, ma pierdzielnięcie. Aż się boję. O. Pa. O. Jest tu już silnik ma w tej chwili smarowanie. Można dla Michała zrobić zdjęcie, bo Michał bardzo się stresował. To na wolnych obrotach będzie miał ze 3-4 bary pewnie. Żyje! A turbo się kręci? Patrz, turbo się kręci, kochanie! Bez spalin! A, dobra, przewodzik się ciepły już zrobił. Rozrusznik? Rozrusznik też gorący. Dobra, studzimy dziada. Jest napompowany. Czyli misja tak. Zakończona sukcesem. Dzisiaj misja zakończona sukcesem, bo to jest taki miks właśnie z tym pompą oleju z 11 turbo. Ten filtr mu tak do wisi bardzo dużo, on musiał się tam olejem napełnić i tak dalej. A zaraz mocny akumulator daliśmy, kopa dał i... No dobra, to teraz nabił. Najważniejsze pytanie. Kiedy to będzie tam? Nad twoją głową. No jak mi dasz jutro jutrzejszą niedzielę wolną, to wsadę to kolejne. Ja ci pompy. Dam. Tak. I... Zawsze kurczę. Masz wolne. Tak? Mhm. Więc Basia, no to ja jutro go pewno przygotuję całego, taki, żeby był gotowy do wsadzenia ten silnik. Muszę tutaj wymodelować jeszcze dolot, bo to troszeczkę inny będzie dolot. Muszę zrobić miejsce na mocowanie elektrozaworu N75, będę go chciał przypiąć do dolotu. No i tyle, no do końca tygodnia pewnie może go nawet odpalimy. To super, cieszę się. Aby się udało, no ale żyje, ciśnienie nabija. Fajnie, bo rozrusznik kręci gdzieś tak około 250 obrotów i dajesz 1,7 bara. Na miksie oleju 0W20, 0W30, 5W40. No to teraz będzie on jeździł na 5W40, to będzie ciśnienie oleju pikabelu. Ale mam dla ciebie drugą złą wiadomość. Jaką? Że jak wyjedzie samochód, to będziesz musiał szukać kolejnego garażu. Aha. No. Fajnie, o Jezu Boże. A mam drugą taką samą Michała i na tą drugą mam tak, o Jezu, już tyle pomysłów mam, że nie wiem, bo ostatnio wypuściłem takie 1.8 TFSI. Mi się tak strasznie podoba, że ono kurczę się kręci do 7300 obrotów i do końca obrotów robi moc. To jest coś niesamowitego dla mnie. Tak się zastanawiam, bo taką mamy, no uszkodzony mamy silnik, będzie on wymagał wymiany wału korbowego i pierwsze moje założenia były takie, że złożyć go na wale z 2,1 litra, a teraz mam założenia takie, że wpakować tam wał z 1,8 litra o krótszym skoku, ale jak się twardsze sprężyny zaworowe dać, że się kręci tak do 8000 obrotów albo do 8200, żeby szafę zamykał. I w manualu fajna, super mega zabawa będzie, bo w DSG to nie ma znaczenia, ale w manualu tam kurde go się go przeciąga. Bo manual jest bardzo ciasno w ogóle zestopniowany. Tak jak się zmienia biegi przy 7000, to te obroty mało padają i tak cały czas trzeba tymi biegami wajchować. Jak się go zakręci ponad 8, to już będzie czuć tą kurde, ten wysiłek, tą zmianę biegów, że tak te obroty mocno spadają. Więc będę musiał jeszcze coś takiego wymyślić o kolejnej strojeczce. No dobra, to co? Kończymy ten odcineczek. Tak, żyje, ciśnienie nabił, jest rewelacja. Piąteczka, gratulacje. Aha, taka. To dla mnie się gratulacje. No przecież ja tutaj nic, ja tylko turbinę tu przykręciłem, jakieś węże, poprzeginałem, muszę tą opaskę dać 75 do locik, spływik na ścieknie. Spływik nasz jest szczelny. O nie! Wytrysk widzę. Wyciek. Tutaj z tego. A, bo nie dokręciłem przewodu turbo. Dobra, wszystko wiadomo. Tutaj mamy wyciek. Oj, kapie. Kapie. Kapa. No dobra, to sprzątaj. Dokręcaj. I sprzątaj. A co? Samo się nie wchłonie. No nie. Bajo. Pa.